sanktuarium naszego przedszkolne dziecko. Niosę ci serce i bukiet kwiatów, bo tyś jest taki dobry jak tato. Pięknie witamy cię z taką radością, z takim oddaniem dziecięcym miłością. Tym, z którym malarz zaczął kłonić całe świecie i zrobić te dłonie. Ja malutka w olbrzymim tłumie, witam cię ojcze, pięknie jak umiem. I liczką panią o zdrowie twe proszę. Arcypasterzu, choć jestem tu najmniejszy, Marto strasznie pyta, jednak myślę ten dzień dzisiejszy i ja cię witaj zwłaszcza wśród nas, dzieci, wśród serduszek małych. I choć chwilę jak w rodzinie, czuj się między nami. Zelecio, ojcze wierszy, już figla nie składał, znosząc okrzyk serc najszczerszy, żyj do długie lata. Błogosławione niech będzie serce, gdzie struna kocha ludzi i w sercach innych umiłowanie prawdy i dobra budzi. Za to, żeś przyszedł z darami Pana naszej parafii progi, niech łaska Boża na Ciebie spłynie, arcypasterzu drogi. Niech Cię otoczą starsi i młodzi, niech winny sług utworzy, boś namaszczony jest łaską z góry, boś jest wysłannik Boży. Głosem rodzin lubawskiej ziemi i wszystkich pielgrzymów naszego sanktuarium pozdrawiamy Cię, Lipska Pani, w miejscu, które sama wybrałaś. Otworzyła słowo Boga w swoim sercu. Razem z naszym pasterzem biskupem Wiesławem, obecnym pierwszy raz w tej wspólnocie modlitewnej, wołamy dziś. Witaj, przez którą jaśnieje radość. Witaj, bo jesteś tronem Króla. Wierzymy, że wiara rodzi się ze słuchania, a jedyne prawdziwe słowo to słowo Boga. Prosimy, Ojcze, byś nas nakarmił obficie tym Słowem, byś rozbudził w nas tęsknotę za Słowem Bożym. W imieniu wszystkich tu zgromadzonych prosimy, Ojcze, o modlitwę i błogosławieństwo i sercami pełnymi nadziei mówimy. Witaj na lubawskiej ziemi. Papież Franciszek w swojej encyklice Gaudete et Exultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, którego to powołania najdoskonalszym wzorem jest Maria, mówi: Maria żyła błogosławieństwami Jezusa. To ona drżała z radości w obecności Boga. Zachowywała wszystko w swoim sercu i pozwoliła, aby jej duszę przeniknął wiersz. Ona jest świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną. Tą, która nam ukazuje drogę świętości i nam towarzyszy. Nie godzi się, byśmy po upadku pozostawali na ziemi i niekiedy bierze nas w ramiona, nie osądzając. Rozmowa z nią nas pociesza, uwalnia i uświęca. I tutaj nam odpust.
przychodzimy razem z księdzem biskupem Wiesławem, biskupem diecezjalnym, którego serdecznie witamy. I pozwoli ksiądz biskup, że przywitam także wszystkich prezbiterów z wszystkich diecezji, także kustoszów, sanktuariów, dziekanów i także wszystkich pielgrzymów, siostry zakonne i wszystkich, którzy przybyli z bliska i z daleka, także z zakonu karnego. Wszystkich jeszcze raz pielgrzymów razem pozdrawiam z księdzem biskupem, całym duchowieństwem. Szczęko! Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z duchem twoim. Umiłowani Chrystusie, siostry i bracia, przyprowadziła nas dzisiaj tutaj na to miejsce Matka Boża Lipska. Przeprowadziła nas do miejsca, które sama wybrała. Ale tak jak w Kanie Galilejskiej, tak i dzisiaj ona wskazuje na swojego Syna i mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn, Jezus Chrystus. A więc my dzisiaj gromadzimy się posłusznie jej słowom i chcemy modlić się. Chcemy uobecnić ofiarę Jezusa Chrystusa i chcemy wsłuchać się w słowo, które do nas chce skierować Jezus Chrystus. Przychodzimy ze swoimi intencjami. Pielgrzymi przybywają ze swoimi intencjami. Ale każdy z nas w sercu ma intencję, którą chce złożyć Bogu razem z Marią za jej wstawiennictwem. Moi drodzy, dzisiaj ja również przychodzę z intencjami całej diecezji. Proszę za kapłanów, za rodziny w diecezji. Proszę, aby życie było szanowane w naszej diecezji od poczęcia do naturalnej śmierci. Proszę za młodzież, za dzieci. Proszę za wszystkich, którzy przeżywają problemy. I modlę się również o liczne i święte powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i bram bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą o uczynieniu zaniechaniu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedpokładam Najświętszą Maryję Zawsze-Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i wraz z bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen.
Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę. Spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Marią Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieku. Oddali Pan wyrok na siebie, usunął Twego przyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród Ciebie. Nie będziesz się nudzała tego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się Syjonie. Niech nie słabną Twe ręce. Pan, Twój Bóg, mocarz pośród Ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad Tobą, odnowi swoją miłość, zniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Zabiorę od Ciebie niedolę, abyś już nie niosła brzmienia z niewagi. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Oh.
Maria wybrała się i poszła z pośpiechem góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana, bogaś od Niego. Hallelujah.
przewielebni bracia prezbiterzy, diakoni, klerycy, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, czciciele Matki Bożej Lipskiej. Dzisiaj gromadzimy się wszyscy jako czciciele Matki Bożej, która dzisiaj staje przed nami w figurce Matki Bożej Lipskiej. Moi drodzy, zaraz na początku chciałbym nawiązać właśnie do tej małej figury, bardzo skromnej. Tak się stało, że Matka Boża sama wybrała to miejsce, tutaj chciała być. Dlaczego akurat tutaj? Może dlatego, że tu, na tych ziemiach, zaczynało się chrześcijaństwo i tutaj nieopodal był biskup Krystian, który tworzył diecezję. To tu są początki diecezji chełmińskiej. Co więcej, takie święte galie, miejsca, gdzie były lipy, były związane z kultem pogańskim. Kiedy tu ścięto lipę, którą uważano za świętą, wtedy Maryja postanowiła tu zamieszkać, aby wszystkich ludzi przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. Ewangelizatorka, ta, która prowadzi do Słowa Bożego, do prawdy. Moi drodzy, my dzisiaj przychodzimy tutaj, ponieważ wiemy, że możemy do Matki Bożej Lipskiej przyjść ze wszystkimi naszymi prośbami. Moi drodzy, kiedy przygotowywałem się do tego odpustu i do spotkania z Wami, szukałem, od jakich spraw jest Matka Boża Lipska. Bo wiemy, że w niektórych sanktuariach ludzie przychodzą w szczególnych intencjach i proszą Matkę Bożą o wsparcie. I wówczas znalazłem wzmiankę, że Matka Boża Lipska jest od wszystkiego, od każdej sprawy. A szczególnie jest od tych spraw, które po ludzku wydają się nie do pokonania. Jak słyszeliśmy w pieśni, w czasie procesji tutaj z Lubawy na to miejsce, że ona jest od tych spraw, które po ludzku wydają się katastrofalne, nie do pokonania. Moi drodzy, my dzisiaj przychodzimy z naszymi sprawami, ze sprawami naszej ojczyzny. Dziękujemy za 100 lat od odzyskania niepodległości, ale też zdajemy sobie sprawę, że ojczyzna jest naszym obowiązkiem i prosimy Matkę Bożą Lipską, aby chroniła naszą ojczyznę, aby każdy obywatel szanował wielki dar wolności w tej ojczyźnie. Przychodzimy z naszymi rodzinami, przychodzimy z młodzieżą, świadomi przeróżnych zagrożeń, które się pojawiają. Przychodzimy świadomi też tego, że coraz więcej miłości i troski wymagają nasze rodziny. Przychodzimy z tym, co nam leży na sercu. Umiłowani w Chrystusie, przed chwilą usłyszeliśmy przepiękną perykopę ewangeliczną, Magnifica, scenę nawiedzenia Elżbiety przez Maryję. W tradycji kościelnej utarło się przekonanie, może od tego zacznę, że święty Łukasz, ewangelista, oprócz swojej profesji lekarza, trudnił się także malowaniem. Nie mamy żadnych faktów, które by o tym przekonywały. To jest tylko tradycja. Ale to przeświadczenie od wieków jest w chrześcijaństwie. A niektórzy teologowie są przekonani, że Łukasza określa się mianem malarza z tego powodu, że na kartach swojego dzieła przepięknie wymalował wizerunek Najświętszej Marii Panny. Słowem namalował wizerunek Najświętszej Marii Panny. My dzisiaj patrzymy na ten bardzo skromny, po ludzku oceniając, wizerunek Matki Bożej, mała figurka, ale przychodzimy z ogromną wiarą i zdajemy sobie sprawę, że my Maryi dajemy swoje intencje, powierzamy jej swoje sprawy, ale ona ma nam też coś do powiedzenia. Ona nam przekazuje swoje orędzie. Ona nas
zachęca do tego, abyśmy słuchali się w jej słowach i abyśmy naśladowali jej styl życia. I u świętego Łukasza poszukajmy tego, co Maryja ma nam do powiedzenia. Jedną ze scen Łukaszowej ikony przedstawiającej życie Maryi to jest właśnie fragment dzisiejszej Ewangelii. Maryja wybiera się na spotkanie z Elżbietą z pośpiechem, który oddaje stan ducha człowieka pragnącego zweryfikować słowa Boga. Zupełnie przecież niedawno dowiedziała się, że ma zostać matką Mesjasza. I Łukasz ukazuje wizytę Maryi w domu Zachariasza nie tylko jako spotkanie dwóch matek, krewnych, ale również jako spotkanie Jezusa z jego poprzednikiem Janem Chrzcicielem. I tak odczytywano wydarzenie już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wczytując się w tę ewangeliczną kartę, dostrzec możemy pewne postawy Maryi, które nigdy w chrześcijańskim życiu nie tracą na aktualności. Najpierw Maryja jawi się przed naszymi oczami jako ta, która słucha uważnie Słowa Bożego. Jako ta, która służy i wreszcie jako ta, która życie prowadzi w modlitwie i życie jest przesycone modlitwą. Maryja słuchająca Słowa Bożego to chyba pierwsze zadanie dla nas. My również mamy słuchać Słowa Bożego tak jak Maryja. To ona otworzyła się na Słowo Boże i odpowiedziała, niech tak się stanie. Wiara w spełnienie się Słowa Bożego zakłada oczywiście jego wcześniejsze usłyszenie. To właśnie miało miejsce w scenie zwiastowania. Maryja usłyszała Boże wezwanie, na które odpowiedziała pokornym chwilem. Jej zgoda na przyjęcie woli Bożej i wyznaczonej jej roli w Bożym planie zbawienia do końca czasów pozostanie dla ludzi wierzących przykładem tego, jak należy słuchać Boga. Moi drodzy, Bóg wciąż przemawia do swojego ludu, tak jak przemówił do Maryi. I czyni to na różne sposoby. Jak przemawia do nas? Maryja nas uczy słuchania, otwarcia na Słowo. Najpierw Bóg przemawia do nas przez Pismo Święte, przez Biblię. Moi drodzy, człowiek wiary powinien każdego dnia karmić się Słowem Boga. Przecież chyba przyznacie mi rację, że kiedy karmimy się tylko i wyłącznie tym, co słyszymy wokół siebie, to nie zawsze są to informacje i słowa budujące, a bardzo często są to słowa, które nie tylko nie budują, ale wręcz degradują człowieczeństwo. Nie można tylko i wyłącznie żyć tym, co przeczytamy w internecie, zobaczymy w telewizji i znajdziemy w gazetach lub też usłyszymy od kogoś drugiego. Człowiek, który chce być blisko Pana Boga, powinien żyć Słowem Boga, a więc czytać Pismo Święte, kontemplować Pismo Święte. Ale moi drodzy, to nie koniec. Bóg przemawia do nas jeszcze na wiele innych sposobów. I mówi do nas przez magisterium Kościoła, przez nauczanie Kościoła. Mówi do nas najpierw przez słowa Ojca Świętego, papieża. W każdym czasie Ojciec Święty to jest Piotr naszych czasów. I przez niego przemawia Bóg. Moi drodzy, my też wsłuchujemy się w naszego Ojca Świętego, papieża Franciszka. I to jest też dla nas wielka przestroga, abyśmy nie dali się zwieść, bo czasem przekazy medialne wyrywają z całego przesłania papieskiego jedno zdanie, jedno słowo, pojedynczą informację i próbują zwieść nas, pokazać nam, że nauczanie papieża odchodzi od tradycji Kościoła, nic bardziej mylnego. Kiedy wczytamy się w to, co mówi Ojciec Święty, w jego adhortację, w jego homilię i w jego katechezę. Kiedy posłuchamy tego, co mówi od początku do końca,
to przekonamy się, że jego nauczanie jest wpisane w długą tradycję Kościoła. To Piotr naszych czasów, który nawiązuje do świętego Piotra, ale też nawiązuje do świętego Jana Pawła II, do Benedykta XVI i do wszystkich swoich poprzedników. I mówi nam, jak mamy żyć w tych czasach, stając wobec współczesnych problemów. To nie tylko głos papieża, to głos i biskupów, i kapłanów, którzy są w naszych parafiach. Przecież kiedy my stajemy przy stole Słowa Bożego, to nie wypowiadamy swojej mądrości. A gdybyśmy wypowiadali swoją mądrość, to biada. Mówimy tylko i wyłącznie to, co jest na kartach Pisma Świętego, co jest nauczaniem Kościoła i co naszym zdaniem, a właściwie wierzymy w to, że to Duch Święty nam podpowiada, powinniśmy przekazywać wiernemu ludowi i sami do siebie to słowo również kierujemy. Zatem, moi drodzy, jest wiele sposobów przemawiania Boga do człowieka. Myślę, że też takim sposobem przemawiania Boga do człowieka jest katechizacja. Patrzę tu na ludzi młodych. Są z nami ci, którzy uczestniczą w lekcjach religii. I wielkim nieporozumieniem byłoby, gdybyśmy katechezę sprowadzili tylko i wyłącznie do lekcji. Tak pewnie się często dzieje. Ale to wielkie zagrożenie i nieporozumienie. Lekcja religii to katecheza, a więc przychodzi do nas Bóg ze swoim orędziem, z nauką. Pokazuje nam, jak należy żyć. Innym sposobem przemawiania Boga do nas są inni ludzie. Zwłaszcza ci, którzy dążą do świętości, unikają grzechu i pałają pragnieniem życia przepełnionego wiarą. Bóg może używać innych, może używać każdego z nas, byśmy się stawali narzędziami w Jego ręku. Maryja jest więc dla nas wzorem słuchania Słowa Bożego, ale też pokazuje, że stylem życia, codziennością, świadectwem można innych prowadzić do Boga. Moi drodzy, Ojciec Święty, papież Franciszek w ostatniej adhortacji, która już została wspomniana przez księdza proboszcza w czasie powitania, przypomniał nam o tym, że świętość może być bardzo zwyczajna. Papież Franciszek napisał o świętości sąsiedztwa. Kiedy my spotykamy tych świętych sąsiedztwa, to znaczy takich świętych, którzy są pośród nas, ale żyją Słowem Bożym, pamiętają o mocy sakramentów, otwierają się na łaskę sakramentalną i są gotowi do świadectwa każdego dnia, do pomocy drugiemu człowiekowi, do caritas. To tacy ludzie stają się dla nas mową Boga. Bóg przemawia przez nich. Maryja jest także wzorem służby i to w dwojakim aspekcie. Służby Bogu i ludziom. Przy zwiastowaniu Maryja sama określa siebie jako służebnicę Pańską. Co powtarza w usłyszanym przed chwilą Magnifica, chwaląc Boga, iż wejrzał na uniżenie służebnicy. Postawa służebna wobec Boga przejawia się także w scenie ofiarowania w świątyni. Maryja zachowuje Boże prawo, składa przypisane prawem ofiary. Ale również nawiedzenie Elżbiety jest wyrazem ducha służby wobec krewnej, wobec drugiego człowieka. Służby w rodzinie, ale chyba też i szerzej, służby na rzecz człowieka potrzebującego. Ten duch służby, który ożywiał Maryję, winien towarzyszyć każdemu wierzącemu w Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ta służba drugiemu człowiekowi należy do misji Kościoła. Kościół nie może spełniać swojej misji bez służby drugiemu człowiekowi. Nie może nauczać bez świadectwa miłości. Nie może uświęcać bez świadectwa miłości. To wszystko byłoby nieautentyczne, niepotwierdzone życie.
umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, my też mamy takie znaki, obecnie znaki, które nam mówią o tym, jak ważna jest służba drugiemu człowiekowi. Myślę, że takim znakiem jest też to, że nasz rodak Konrad Krajewski został kardynałem. Cieszymy się z tego bardzo, ale my wiemy, że on jest Jałgużnikiem papieskim. A więc nie tyle on został kardynałem dlatego, że jest hierarchą czy kimś ważnym, ale dlatego, że służy, że pomaga drugiemu człowiekowi, że pomaga najbardziej potrzebującym. Kiedy kardynał Krajewski otrzymał tę wspaniałą godność, żartował, że dzięki temu wszyscy biedni, którzy do niego przychodzą, czują się ważniejsi, a posiłki przez niego przygotowywane może będą smaczniejsze. Każdy z nas jest wezwany do służby drugiemu człowiekowi, do pomocy drugiemu człowiekowi. Maryja, która się modli, to jest następny rys Maryi. To jest inna, bardzo wyraziście zarysowana przez ewangelistów postawa Maryi. Modlitwa właśnie. Maryja nieustannie się modli. Ona kontempluje słowo, które otrzymała od Boga. My mamy też bardzo wiele modlitw w Kościele i możliwości modlitw. Mamy modlitwy prywatne. Możemy modlić się każdego dnia i moi drodzy, dzisiaj Matka Bożewicka zachęca nas również do tego, abyśmy nie ustawali w modlitwie. Od rana do wieczora, przez akty wstrzeliste, przez różaniec święty. Indywidualnie, kiedy spotykamy się na tej uroczystej liturgii wspólnotowej, a wtedy najpiękniejszą modlitwą staje się Eucharystia, bo na ołtarzu składamy wszystkie nasze dary, ale uobecniamy ofiarę Jezusa Chrystusa. Jakie jest znaczenie Magnifikat? Jeszcze o tym chciałbym powiedzieć. To oczywiście dziękczynienie, ale też i pochwała ludzi prostych. Zgodnie ze słowami hymnu Magnifikat, pieśni Maryi, okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Przepiękny tekst. Ta pieśń pokazuje, że pyszni, którzy Boga lekceważą, a nawet mają wobec Niego złe zamiary, możni, którzy jako władcy zasiadają na tronach, ale nie kierują się nakazami Bożymi, jak również bogaci, którzy są przekonani, że wszystko im się należy i wszystko można kupić, zostaną pozbawieni tego, co stanowi fundament ich pychy. Nie bogactwa, nie władzy, bo i władza sama w sobie nie jest zła i bogactwo samo w sobie nie jest złe, ale pycha jest zła. Natomiast ci, którzy Bogu okazują cześć, pokornie przyjmują swój los, głodni, uciemierzeni, będą przez Boga wywyższeni. To brzmi jak pieśń rewolucyjna, ale to nie jest żadna rewolucja. A jeżeli, to tylko rewolucja miłości. To jest wielkie wyzwanie do miłości. Wybrzmiało ono jeszcze piękniej w kazaniu na górze błogosławieństwa, które przekazał nam Pan Jezus. Moi drodzy, my dzisiaj przychodzimy do Matki Bożej jako pokorni ludzie. Przychodzimy jako ubodcy, bo skoro tu przyszliśmy, to znaczy, że zdajemy sobie sprawę, że sami wszystkiego nie możemy w swoim życiu zaprojektować i wykonać. Potrzebujemy Bożej pomocy. A więc przychodzimy jako ubodzy, pokorni i prości ludzie. Mamy świadomość, że bez Matki Bożej Lipskiej, bez jej gestu wskazującego na Jezusa Chrystusa, niczego nie możemy uczynić. Zatem dziś wszyscy jesteśmy dziećmi Matki Bożej, stajemy ze swoimi intencjami i prosimy Matkę Bożą, aby modliła się za nami, wspierała nas.
i pomagała nam przezwyciężać nasze trudności. Amen. Wierzę w jednego Boga. Abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy, Panie Jezu, do Twego stołu. Miło. Psalmista poucza. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Dlatego spragnieni Jego słodyczy przynosimy do ołtarza miód, owoc pracy pszczelego roju,
i symbol Eucharystii, w której Jezus daje nam się cały. Kwiaty chcemy podziękować za miłość i dobroć, której doświadczamy od Boga i innych ludzi. Kosz owoców. Różne są owoce pracy rąk ludzkich. Dziś prosimy szczególnie o owoce, które daje Duch Święty. Miłość, pokój, dobroć i wierność. Chleb. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi chleb. Przyjmij ten chleb i naucz nas dzielić się z innymi. Wino i woda. Przyjmij to wino i przemień je w krew swojego Syna, aby ugasić nasze pragnienie. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. Hostie, Panie, przyjmij ten chleb i przemień mocą Ducha Świętego w ciało swojego Syna, aby stały się dla nas pokarmem na drogę do nieba. Jezusa Chrystusa.
przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Joachimem i Anną, błogosławionym Chrystianem, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez
Zbawiciela i posłuszni Jego słowo. Ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, i potęga, i chwała nadziei. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a nie thank you.
proszę księży na prawo pod kościół, za bramką, pod studzienkę, tam najwięcej. Pielgrzymom i wszystkim Wam, drodzy bracia i siostry,
za wspólną modlitwę, waszą obecność, a także za ofiary, jakie złożyliście. Macie prawo wiedzieć, co robimy w sanktuarium. Planujemy w tym roku, żeby na 50. rocznicę koronacji Matki Bożej Lipskiej powiększyć zakrystię przy ołtarzu polowym, a także będzie zaraz po odpuście w tym roku rozpocznie się remont kościoła, jego murów. Także z góry wam dziękuję za ofiarę, jakie złożyliście, jak jeszcze będziecie składać. Bardzo dziękuję wszystkim księżom, misjonarzowi z Japonii, z Nagasaki, z Akbar, wszystkim, którzy przybyli z bliska i z daleka. W szczególny sposób księżom dziękuję za poświęcenie się w konfesjonale, za wiele czasu poświęconego przy spowiedzi. Jeszcze raz wszystkim Bóg zabrać. Moi drodzy, to są oklaski dla księdza kanonika, kustosza sanktuarium, tego, który opieką otacza Matkę Bożą Lipską. Księży kanoniku, wielkie zapłać, bo to ksiądz kanonik czuwa, abyśmy my mogli tutaj przyjść, modlić się, aby wszystko przebiegało sprawnie i bezpiecznie. Wielkie mu zapłać. Na ręce księdza kanonika składam podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten odpust mógł przebiegać w takiej uroczystej atmosferze. Dziękuję księżom za posługę jednania ludzi z Panem Bogiem. Dziękuję za to, że księża przyprowadzili też pielgrzymów tutaj. Dziękuję za wspólną modlitwę, dziękuję siostrom zakonnym. Moi drodzy, wam wszystkim dziękuję, a przede wszystkim pielgrzymom, że przychodzicie tutaj, aby dać świadectwo wiary i przywiązania do Matki Bożej Lipskiej. Tak sobie myślę, że tak długo, jak długo będziemy tu przychodzili i powierzali swoje sprawy Matce Bożej Lipskiej, tak długo nasz kraj będzie bezpieczny i my będziemy bezpieczni, i nasza ziemia będzie bezpieczna. Bo to znaczy, że wiarę mamy w sercach i Boga stawiamy na pierwszym miejscu. Jeszcze raz wielki Bóg zapłać. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.